Cząstka porusza się po krzywej, zadanej równaniem x kwadrat razy y kwadrat równa się 16. W taki sposób, że jej współrzędna x zmienia się ze stałą prędkością minus dwie jednostki na minutę. Z jaką szybkością w tych samych jednostkach na minutę zmienia się współrzędna y w chwili, gdy cząstka znajduje się w punkcie 1,4. No dobra, no to przypomnijmy sobie, przepiszmy może, co oni nam tutaj mówią. Mówią, że Cząstka porusza się w ten sposób, że x kwadrat razy y kwadrat jest równe 16. Cały czas w czasie tego ruchu. Po takiej krzywej, o takim równaniu porusza się cząstka. Oprócz tego mówią nam, że współrzędna x zmienia się ze stałą prędkością minus 2 jednostki na minutę. To to oznacza, że dx po dt, czyli prędkość zmiany współrzędnej x jest stała i równa minus 2... No, jakieś jednostki na, na minutę. No i teraz o co nas pytają? Z jaką prędkością w tych samych jednostkach zmienia się współrzędna y? Czyli jak szybko zmienia się współrzędna y? Czyli pytają nas, ile jest dy po dt. To mamy obliczyć. No dobrze, no i teraz jeszcze podają nam tutaj, że to się dzieje w jakimś konkretnym punkcie, w punkcie o współrzędnych 1,4, czyli to jest taki punkt, kiedy współrzędna x jest równa 1, a współrzędna y jest równa 4. W takim punkcie mamy obliczyć to. No i musimy skorzystać z tego, że ta cząstka pozostaje na krzywej danej tym równaniem. No i tutaj możemy teraz skorzystać z tego równania, ale żeby znaleźć jakiś warunek na prędkości, bo mamy mam obliczyć prędkość, to musimy to równanie zróżniczkować stronami, po to, żeby wyszły jakieś pochodne x, pochodne y. W szczególności pochodna y, to jest to, co chcemy obliczyć. Pochodna y po czasie. No to obliczmy pochodną po czasie obu stron tego równania. Tutaj sobie już zostawiłem miejsce po to, żeby to zrobić. No to obliczmy. Tak, co to jest Tutaj po lewej stronie mamy iloczyn dwóch funkcji x kwadrat i y kwadrat. Czyli muszę zróżniczkować to tak jak się różniczkuje iloczyn, czyli pochodna iloczynu to jest najpierw pochodna pierwszej funkcji po czasie, pochodna x kwadrat po czasie. Czyli najpierw mamy coś do kwadratu, bo to jest funkcja złożona, czyli najpierw mamy pochodną x kwadrat, to jest 2x. Ale razy pochodna funkcji wewnętrznej, bo różniczkujemy po t, nie po x, czyli razy jeszcze dx po dt. No, przypominamy sobie, że różniczkujemy iloczyn, więc to była pochodna tej funkcji, a musimy teraz to jeszcze pomnożyć przez tę drugą funkcję, przez y kwadrat. razy y kwadrat. Do tego dodać I teraz tak. Pierwsza funkcja tym razem jest bez zmian, x kwadrat razy pochodna drugiej funkcji. Drugiego czynnika tutaj. Pochodna y kwadrat to będzie 2y razy pochodna y, czyli DY po DT. I to się równa pochodna 16. Pochodna po czasie 16. No ale 16 to jest jakaś stała, niezależna od czasu, więc pochodna stałej to będzie po prostu 0. Czyli mam takie równanie. I teraz w tym równaniu prawie wszystko znam, dlatego że wiem, że w, tym, w tej chwili, w tym punkcie 1,4 no to mam dane te wartości dx pod dt, ile jest x, ile jest y, a dy pod dt muszę obliczyć. Czyli, czyli tutaj muszę po prostu wstawić. Za xa muszę wstawić 1, czyli to będzie 2 razy 1. Za dx pod dt muszę wstawić minus 2. Za y muszę wstawić 4, czyli będzie razy 4 do kwadratu. Do tego dodać. Dalej. Za x wstawiam 1, czyli będzie 1 do kwadratu. Potem mam 2y, czyli 2 a y jest 4, razy 4. No i razy moja niewiadoma, razy dy po dt. No to teraz mogę to równanie przekształcić i znaleźć dy po dt. No to może teraz tutaj wymnożę to wszystko. Mam tak, 2 razy 1 to jest 2, razy minus 2 to jest minus 4 i razy 4 do kwadratu, czyli razy 16, to będzie 4 razy 16, to jest 64, ale jeszcze minus, czyli będzie minus 64. Dodać... 1 do kwadratu to jest 1, razy 2, razy 4 to będzie 8. Tutaj było mnożenie, oczywiście. Czyli to będzie dodać 8 razy dy po dt. Równa się 0. No to mogę teraz dodać 64 do obu stron tego równania, czyli mam wtedy takie równanie. 8 razy dy po dt równa się 64. Wystarczy, że teraz podzielę obie strony przez 8. I dostanę rozwiązanie. dy po dt jest równe 8. Tylko przypominam, że to jest dokładnie w tej chwili czasu, kiedy cząstka znajduje się w tym punkcie 1,4. To jest tylko w tym punkcie, czyli dy po dt równa się 8. No i tutaj oczywiście możemy sobie dopisać jednostek, tych samych jednostek na minutę. Jednostek na minutę. No ale to jest tylko w tej chwili, tylko w tym momencie, kiedy cząstka znajduje się w tym punkcie 1,4, czyli to jest w punkcie 1,4, o takich współrzędnych. Poza tym punktem ta prędkość może być inna. Tutaj mieliśmy podane w zadaniu, że prędkość dx po dt jest stała cały czas. Ta prędkość dy po dt nie musi być stała, ale akurat w tym punkcie ona wynosi dokładnie 8 jednostek na minutę, bo współrzędne tego punktu wstawiliśmy do tego równania.